Wczoraj widziałeś w ogóle... Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Właśnie, najważniejsza kwestia, kurczę, pominąłem. No, ha. Starość, nie radość. Wczoraj widziałeś filmik na oponach w Audi i tam średnio mi się podobało. Więc stwierdziłem, że, tak jak obiecałem, że wrzucę film, czyli widzisz kolejny dzień, żeby nie było, że olałem temat. Kolejny dzień z tym produktem, ale już na oponach w Mańku i tu chodzi o zimę. Zarzucone, koniec października, na auto wjechały bodajże, mam ściągę, 11 listopada, tak, 11 listopada i wykończenie, no bajka, naprawdę. Mamy albo satynę, jeżeli położysz to optymalnie, albo grubo, albo podwójnie, masz tak mokro. W słońcu nawet bym powiedział, że nie plakowa, a bardziej mokro. Nawilżona, czerń, taka soczysta. Jak długo posiedziało? Mało kilometrów, słuchaj, bo jak dla mnie niecałe 1000 kilometrów i niecałe, kurczę, no, można powiedzieć, że dwa miechy, bo na auto listopad, no tak, do końca roku. I on tak zjechał, kurczę, no i tak jak mówiłem wcześniej, że pierwsze mycie, dwa i zjeżdża. Tu się nic nie zmieniło. Fakt, że zabezpieczenie jest. I na zimę, znaczy dla mnie to jest taki zawodnik, kurczę, że tak, no fajnie masz do pierwszego mycia i tu się nic nie zmieniło. Film z aplikacji na plastiki się na pewno pojawi. To na pewno zobaczysz, to nie ma tematu. I w dalszym ciągu upieram się, że on prawdopodobnie lepiej będzie siedział na plastikach niż na oponach. Dla mnie to jest taki właśnie troszeczkę, no tak, a on mi nie siedział w ogóle i tu jest podobnie. To jest ten klimat właśnie takich dressingów. Ja ich nie lubię, nie przepadam za nimi, bo one tak udają, że są fajne, a tak naprawdę w rzeczywistości słabo. Słabo z nimi jest, tak wiesz, no na chwilę jak opona wygląda, no okej, to fajnie, ale... A i nie czułem tego samooczyszczania, pomimo że krople tam za jakiś czas były obłędne, to naprawdę to szybko zjeżdża i... No widzisz, to jest drugi komplet opon, który no, pokazał i tu Maniak robi tylko trasy w mieście. Nie ma dużych przelotów. No i wyszło jak wyszło. No dobra, więcej już go nie będę męczył na pewno na oponach, bo mi się nie chce. To nie ma tematu. Już nie podejdę do tematu. Nie ma tematu, bo nie podejdę do tematu. Kurczę, no, no sam się dziwuję, że tak rymuje. No tak to jest. Kolejny film z tym produktem to będą plastiki w Mańku. Nie Mańku, w Audi. Tak, w Audi to będzie pod szybie. Z tego co pamiętam i lusterko, karbonik, tam się też wypowiadałem i już teraz wiem, że jest, nie wiem, nie pamiętam. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!